Spotkaliśmy się tutaj, aby omówić plan działania przeciwko Wolfgangowi Lincolnowi. A więc już jest czas. Mam plan, jak możemy podstępem pokonać Wolfganga. To będzie niełatwa misja, więc chcę wiedzieć, czy jesteście ze mną. Jesteśmy z tobą. A więc Billy Kimber będzie musiał z nami współpracować. Jak? Przecież przejęliśmy mu dostawy. Chce nas zabić. Arturze. Ty zorganizujesz spotkanie z Billy Kimberem. Powiedz mu, że to spotkanie pokojowe ma się koniecznie zjawić. John, ty jedziesz do Carly'ego, żeby załatwić nam najlepsze sprówy i amunicję. Ada, tymczasowo zastępujesz mnie w Shelby Company Limited. William, ty znajdź dobre miejsce na zasadzkę. A co z tobą, Tommy? Dlaczego Ada ma cię zastępywać? Tommy, co robisz? Tommy! Tommy, gdzie idziesz? Załatwić pewną sprawę. Good news! We have some new... Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket. Keeps a lot of folks alive. We can have a lot of fun. I'm a man. I spell M A M. Oh, man. Panowie, wynająłem was, abyście zniszczyli tą śmieszną transakcję Wolfganga. W bezpośrednim starciu nie macie szans. Ładunek wybuchowy, który kazałem wam wziąć, będziecie potrzebować, aby wysadzić go na jeden z wozów pełnym alkoholu. Ile płacisz? 50 tysięcy na was trzech. Dobra sumka, w porządku, zrobimy to.
Powodzenia, panowie. Jakby coś się stało, będę was osłaniał karabinem snajperskim z tego miejsca. Cholera, złapali ich. I chuj z tego planu. Lepiej są z pieprzą. Tommy, bracie, gdzieś ty był? Tommy. Witajcie, musiałem coś załatwić. Co załatwić? Zniszczyć transakcję Wolfganga, ale się nie udało. Co się stało? Wynająłem dobrze wyszkolonych najemników, żeby to zrobili, ale pieprzony Wolfgang ich dorwał. Do diabła, Tommy, z ulicy wziąłeś tych najemników? No nic, trudno. Zrobiliście to, co mieliście zrobić? Tak, byłem u Carly'ego. Wkurzę mnie ten staruch. Schowałem broń w schowku. Bill Kimber przyjedzie pojutrze, po południu do naszego baru. Wyśmiał mnie, więc prawie sprzedałem mu gonga, ale ostatecznie się zgodził. Dobra robota, panowie. Ja się zmywam. Muszę coś jeszcze załatwić. Nie wypijesz z nami? Jeszcze nie moment na świętowanie. Co jest grane? Shelby! Musimy pogadać! Ten pieprzony Billy Kimber wysłał na mnie najemników, żeby zniszczyć moją najważniejszą transakcję. Rozumiesz to? Wolfgang, spokojnie. Co się stało? Dla ciebie pan Lincoln! Mam dosyć tego śmiecia już, bo tej akcji trzeba się go w końcu pozbyć. Ale dlaczego przychodzi z tym do mnie, prawie mnie zabijając? Bo pozbędziemy się go ja i ty! Masz się dowiedzieć, kiedy i gdzie Billy Kimber będzie przebywał z najmniejszą obstawą. Nie interesuje mnie kurwa jak. Chcę urwać łeb kretynowi. Dobra, w porządku. Nie można było łagodniej? Nie pyskuj, Shelby! Masz to wykonać, inaczej cię zabiję.
Tommy, Billy Kimber przybył. Wpuść go. Tommy wszedł. Jakie niespodziewane okoliczności spotkania w ostatnich wydarzeniach, nieprawdaż? To prawda. Przejdźmy do rzeczy. Po co kazaliśmy tu przejść? Billy, słuchaj. Wiem, że ty i Wolfgang to odwieczni wrogowie. Powiem ci coś. To ostatnia kradzież twojej dostawy to był jego pomysł. Pracuję dla niego, chciałem go zabić. Dorwał mnie, ale darował mi życie, jeśli będę dla niego pracował. Naprawdę? Dałeś się tak zrobić? I działasz teraz razem z nim przeciwko mnie? Bądź przeklęty, Tomasie Shelby. Nie po to mówiłem to spotkanie. Chcę zaproponować ci układ. Układ? Zamieniam się w słuch. Zamierzam dopaść Wolfganga. Nie mam zamiaru dla niego pracować. Dlatego potrzebuję ciebie. Masz się zjechać w jednym miejscu sam, a ja z Wolfgangiem po ciebie przyjdziemy. Tylko, że to będzie zasadka dla Wolfganga i wspólnie go zabijemy. Chłopcze, chyba śnisz. Nie będę słuchał twoich nędznych planów na zabicie Wolfganga. Radź z tym sobie sam. Rzeknę. Czekaj chwilę. Muszę cię rozczarować, bo za bardzo nie masz wyboru. Wysłałem najemników, żeby zniszczyli najważniejszą transakcję Wolfganga w twoim imieniu. Dowiedział się o tym, jest wściekły, za niedługo dorwie cię i zabije z zimną krwią. Co? Zasrany spryciarz Tommy Shelby. W moim imieniu wysyłasz najemników na Lincolna. Żałosny jesteś. Zgoda. Załatwmy go. Gdzie i kiedy mam się zjawić? Artur wyśle panu dokładne informacje. Dziękuję za pomoc. Tak. Goń się. Żegnam, panie Kimber. Hello there. Mary, nadszedł ten moment, kiedy możesz pomścić swojego brata. Za 3 dni Wolfgang, ja i Billy Kimber będziemy w tym miejscu. Schowaj się gdzieś i gdy będzie dobra chwila, wyjdź i rozwal tego chuja. Nic nie musisz mówić więcej, to będę tutaj. Dobrze, Mary. Ty do czego? Ja do Wolfganga. Mam do niego sprawę.
Panie Lincoln, znalazłem Billego Kimbera. Widzę, że nauczyłeś się manier. Gdzie jesteś mieć? Za godzinę będzie w dokach. Będzie tam sam? Tak, będzie sam. Wraca po spotkaniu rodzinnym. Dobra, pora dorwę tego skurwiela. Jadę po moich ludzi, aby nam pomogli. Jedziesz sam, ze mną i z moimi ludźmi. Dlaczego? Nie potrzebujemy twoich nędznych ludzi, bo oni są lepiej wyszkoleni. Im będzie nas więcej, tym lepiej. Nie dyskutuj, żelbi. Jedziemy. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Billy Kimber. Thomas Shelby i Wolfgang Kinkel. Co za spotkanie. Zdradzicie mi może, czego oczekujecie? Wiesz. Po co tu przyszedłem, przyjacielu? Panowie, to koniec. Oboje jesteście trupami. Co? Wiem o tym, że to ty nasłałeś tych najemników, Tommy. Nie rób ze mnie głupka. Poniesie za to odpowiedzialność. Wolfgang Lincoln, to twój koniec. Mary, nie. Przeklęci dranie. Zabiję was wszystkich! Dawaj, Billy, załatwmy go. Skurwiele! Billy, co ty robisz? Myślałeś, że cię od tak błyszczę głazem? Zdechniesz rad... John, co ty tu robisz? Ratuję cię! Cholera, ile ich tu jest? John, goń go! Billy Kimber, stój! Wolfgang nie żyje. Muszę spieprzać. Zostawcie mnie! Ilu was mam jeszcze zabić, he?
John... John, pomoc! Witajcie, tutaj Tommy Shelby. Chciałem wam niezmiernie podziękować za taki udział i odbiór w pierwszym sezonie Peaky Blinders. Nikt z nas, całej ekipy nie spodziewał się, że ten serial będzie miał aż taki odbiór i zasięgi. Myśleliśmy, że nikt tego nie, po prostu nie będzie oglądał, tak? I chcieliśmy wam niezmiernie za to podziękować. I oczekujcie drugiego sezonu, który premierę będzie miał już 5 września. Do zobaczenia. Cześć.